się bierze udział w takim przedsięwzięciu, to byłoby naprawdę dużym, nie chciałabym powiedzieć nietaktem, ale no, to nie kontynuować tego, tak? Szkoda by było. Tak. No ale to no, nie ma możliwości, że się kontynuuje, bo to się człowiek zmienia w środku, tak? Oprócz tego, że zmiany są takie fizyczne, zewnętrzne, ale też tak jak ja na Facebooku pisałam, że mnie to też zmieniło w środku, też jestem trochę inna, bardziej pewna siebie i tak potrafię zobaczyć sobie, że no, że jedna że mogę, że jedna mogę, mogę. Tak. I że nawet jestem fajna dziewczyna i tak. Jest fajna. No. Tak. Dokładnie. A dla mnie, jak miałyśmy tą metamorfozę, to powiem szczerze, że ja widziałam, jak ty, Asiu, się zmieniasz po prostu w trakcie. I też właśnie nie mówię już o tym, że było tych kilogramów mniej, że chodziłaś na rower, jeździłaś i tak dalej, że były i ćwiczenia, były i masaże, i zabiegi na twarz i tak dalej, ale gdzieś właśnie wewnętrznie, gdzieś po prostu tak osoba się po prostu zmienia. Tak. Naprawdę, całkiem tak jakby, taka, no, taka metamorfoza. Tak, całkowicie. Nie tylko zewnętrzna właśnie, tak, nie? Tak. No, dlatego też warto, ale też to oprócz tego, tych wszystkich przemian, to też bardzo fajna przygoda. Tutaj tak, oprócz tego, że nawiązałam bardzo dużo tutaj przyjaźni, znajomości i tutaj z paniami kosmetyczkami, też było wiele śmiechu, wiele takich zabawnych sytuacji, wiadomo, zdjęcia. Też jak były wykonywane, to tam różne takie mieliśmy sytuacje, no bo też, żeby za dużo nie pokazać, ale żeby ani za mało, szczególnie przy tych bandażach. Tak, no ale myślę, że też tutaj może panie się boją właśnie, że może to będzie jakieś takie niestosowne. Nie, to zawsze jest tak, że właśnie tutaj pani Małgosia bardzo czuwała nad tym, żeby, no tak powiem wprost, żeby nie było tej golizny, tak? Było estetyczne. Tak, żeby to nie było też nieprzyjemne, żeby, no nie wiem, mój mąż potem z domu mnie nie wyrzucił, że się za bardzo po prostu za dużo było pokazane. Żeby to było takie smaczne. Tak. Mhm. Tak samo jeżeli chodzi o zajęcia u Eweliny, to tam dziewczyny bardzo mi dopingowały. Poznałam też dużo fajnych pań, które z nami tam jeżdżą i do dzisiaj kontynuuję te zajęcia, chodzę dwa razy w tygodniu, to trochę czas mi nie pozwala na trzy razy w tygodniu, ale tak byłoby najlepiej, ale no tak bywa czasami, że trudniej jest się zorganizować, ale dwa razy w tygodniu chodzę, kontynuuję zajęcia i bardzo dobrze się z tym czuję. Też ja szukałam takiego czegoś właśnie, żebym chodziłam na aerobik, na basen, a jednak jak przyszłam na te zajęcia Eweliny, no to czuję to, bardzo mi się to podoba. I trzeba próbować, trzeba po prostu sprawdzić, co kto lubi, tak? Ja nigdy nie byłam, tak. Mam nadzieję, że mi się też... Nie, no nigdy prawie. Też nie namawiam pani do tego, żeby zostały u mnie. Tak. Ja jedynie chcę pokazać, co to jest i tak. Jak przychodzą właśnie na spinning panie na rower. Jeśli im się to spodoba, zostają. Tak. Jeśli ktoś stwierdzi, że to nie jest dla niego, to po prostu zawsze ma możliwość chodzić gdzie jeden indziej. Lubi, także... każdy ma swoje, tak? Ja tego staram się później już motywować, że jak już ta osoba złapie bakcyla i lubi, to ja przypominam o zajęciach. Czasem SMS-a napiszę, że na przykład pamiętaj, że dziś mamy zmienioną godzinę zajęć na przykład. Czy przypominam o czymś tam, tak? To jest z mojej strony takie też dbanie o klientkę i staram się też ją dopingować, żeby to lenistwo bo gdzieś są chwile zmrożenia. Tak, są, bo czasami po prostu się nie chce. To jest ważne, bo czasami jest tak, że dziewczyny nawet same mówią, jak mi się dzisiaj nie chciało przyjść, ale jednak przyszła i jest fajnie. No i wychodzi zadowolona, spocona, ze spalonymi kaloriami i jest okej. Okay. Także trzeba się po prostu czasem ruszyć. I to też jest takie fajne, że człowiek, jak ja na przykład mam tak, że jak idę na zajęcia, to po prostu wszystko wokół mnie nie interesuje, tylko to, że właśnie... Idę na te zajęcia. Tak. I ja nie myślę wtedy o niczym, całkowity relaks, mimo że to jest tak, ćwiczenia są intensywne, ale to właśnie jest fajne, że one są takie intensywne i to naprawdę czuć. I ja sobie tak jadę i sobie myślę, no, już te kalorie uciekają. No tak jest, tak jest. Powietrze, nie? Tak. A jeszcze bym chciała nawiązać do na zakończenie właśnie do tej sesji twojej laboracji. No naprawdę, tutaj podziękowania wielkie dla wszystkich i dla pani fotografii, i dla pana Andrzeja, dla pani Asi.
naprawdę przeżycie jest rewelacyjne. Zdjęcia wyszły też rewelacyjne. Zdjęcia, no, szczerze, naprawdę są piękne zdjęcia. Mąż tutaj jeszcze powiem głośno o tym. Obiecał, że wszystkie zdjęcia w takim dużym albumie dostanę w prezencie. No, część dostałam tutaj od Państwa właśnie, już tych takich no, najpiękniejszych, zresztą wszystkie są piękne. Naprawdę trudno jest wybrać zdjęcie, które byłoby najpiękniejsze. I w ogóle ta sesja to tak, ja na początku nawet Asia z Andrzejem wiedzą, że byłam taka spięta, tak trochę się obawialiśmy, ale potem nawet zaczęłam trochę pozować. Asia, no, się zrobiło, nie widać tego, żebyś to była taki, spięta. Taki początek, no ale tam też piękne miejsce w ogóle wybraliście, super, super tam było. Troszkę nam chłodno było, ale nawet to nam nie przeszkadzało. Na trawie nawet były zdjęcia, było naprawdę super. Pamiętam, jak Asia Chomińska, jak w ogóle spotkałyśmy się pierwszy raz i robiłyśmy pierwsze zdjęcia, to chyba był makijaż permanentny, czy, no nieważne, to pamiętam, że ty wtedy byłaś bardzo spięta, ale później w miarę jak pani fotograf tak jakby łapała z tobą kontakt, to ty się coraz bardziej otwierałaś i później na przykład jak już robiłyśmy nawet mezoterapię, to ty w ogóle tak jakby dla ciebie te zdjęcia to były takie w ogóle jakby jakiegoś tak oryginalne, tak jakby żadnego... Przyzwyczaiłam się trochę. Tak, myślę, że tak. Także to też w trakcie było widać, że jednak, jednak ty po prostu wyluzowywałaś się później. No ale to też sprawiała atmosfera, myślę. Myślę, że atmosfera też to. Myślę, że tutaj Jola też to poczuje, że to jest właśnie fajne pod tym względem, że tak, że to jest też zabawa. To nie jest, no wiadomo, że jest dużo pracy, tak, ze stron wszystkich. Ale to też jest zabawa, myślę, nie tylko dla mnie była, ale też dla was wszystkich. Nie? Tak, myślę, że tak. Myślę, że tak. Myślę, że najwięcej pracy, no to jednak czeka tutaj Jołę. Bo wszyscy tak jakby dzielimy się obowiązkami. Natomiast tutaj ty będziesz cały czas rozrywana pomiędzy jakimiś odżywkami na włosy pewnie u Małgosi Korbus, a Eweliną, a zdjęciami u Asi Chromińskiej, no i pewnie przeze mnie będziesz też rozrywana, bo tutaj mamy naprawdę... Dosłownie będziesz rozrywana. Także to troszeczkę tego wszystkiego będzie. Także... Słuchajcie, ja się nie boję. Ja myślę, że porozmawiałam z Asią, porozmawiałam z wami i myślę, że damy radę, że z waszą pomocą i z moją chęcią i zaangażowaniem, że się uda. Myślę, tak, pewnie, że się uda. Myślę, że będzie super. Ale jeszcze ostatnie pytanie mam. Chciałabym jeszcze ostatnią rzecz, i to głównie do was dziewczyny, do Asi i do Joli, żebyście powiedziały tam wszystkim paniom, żeby się nie bały, żeby po prostu dziewczyny brały udział, żeby śledziły tą metamorfozę. No to w takim razie zapraszam wszystkie panie do tego, żeby zgłaszać się na metamorfozy, już teraz wiosenne, trzecią edycję. No możecie spojrzeć na Facebook, na mój profil, jak to wszystko było na stronie Paola. Też tak, tam jest metamorfoza Nowa Ty. Same zobaczycie, jakie są efekty, no i możecie popatrzeć, możecie zawsze zapytać tutaj, czy przyjść do pań, czy do Eweliny, jak to wszystko przebiega, nawet jeszcze przed zgłoszeniem. I naprawdę warto. A ja tylko dodam w takim razie, że nie ma sensu się bać. To jest, życie jest jedną wielką zmianą. Urodzimy się, jesteśmy mali, potem rośniemy bardziej, potem chudniemy. Ja na to liczę. Nie głównie, bo to nie jest kwestia tylko diety, ruszania się tutaj na rowerkach, ale ogólnej takiej zmiany. Nawyków naszych. On. Ja myślę, że za 6 tygodni zobaczycie, że warto, tak? Ja będę się starała robić wszystko, żeby pokazać, że jednak warto.